Tak dziś wygląda grób Marzeny Kipiel Sztuki. Ktoś pomalował ławkę, zdjęcie rozczula. Marzena Kipiel Sztuka odeszła 9 czerwca 2024 roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w sercach fanów. Jej pogrzeb w Legnicy był niezwykły, zgodnie z wolą aktorki, w niebo wypuszczono 58 balonów. Jednak to, co dziś najbardziej przyciąga uwagę przy jej grobie, to zdjęcie z ukochanym psem Gienkiem i wyjątkowa ławka. Marzena Kipiel Sztuka zmarła 9 czerwca 2024 roku po długiej walce z chorobą. Niezapomniana Halinka z serialu Świat według Kiepskich spoczęła na cmentarzu w Legnicy. Aktorka nie chciała tradycyjnej ceremonii pogrzebowej, poprosiła, aby uczestnicy przyszli ubrani kolorowo, a podczas pogrzebu zorganizowano zbiórkę na hospicjum w Wałbrzychu, w którym przebywała. W ramach pożegnania w niebo wypuszczono 58 kolorowych balonów, symbolizujących jej wiek. Przeczytaj także, Marzena Kipiel Sztuka czekała ze śmiercią na przyjście tej kobiety. Tajemnica hospicjum wyszła na jaw. Grób Marzeny Kipiel Sztuki, zdjęcie z ukochanym pupilem i wyjątkowa ławka. Redakcja Super Ekspresu odwiedziła grób Marzeny Kipiel Sztuki. Na miejscu można zobaczyć wiele zniczy i kolorowych kwiatów, co świadczy o tym, że jest on regularnie odwiedzany. Myślę, że grób nie będzie opuszczony, bo jednak Marzena rodzinę, z którą nie najlepiej żyła, jakąś posiada. Leży pochowana razem z mamą i ojcem, więc przypuszczam, że ten grób będzie odwiedzany i że będzie cały w kwiatach, stwierdziła w wywiadzie z Plejadą Renata Pałys. Na szczególną uwagę przy grobie zasługuje zdjęcie aktorki z jej ukochanym psem Gienkiem. Ten uroczy mops był jej najbliższym towarzyszem. Marzena często podkreślała, że zawsze na pierwszym miejscu stawiała jego potrzeby. Nawet w trudnych chwilach, gdy borykała się z problemami finansowymi, dbała, aby Gienkowi nigdy niczego nie zabrakło. Kupowała karmę i przysmaki w hurtowych ilościach, by jej pupil był zabezpieczony na dłuższy czas. Tuż przed operacją, której poddała się w styczniu, aktorka znalazła dla Gienka nowy dom. Decyzja ta była dla niej bardzo trudna, ale wiedziała, że to najlepsze rozwiązanie dla jej ukochanego pupila. Powrót do pustego mieszkania po operacji był dla Marzeny bolesnym przeżyciem, lecz świadomość, że Gienek jest szczęśliwy w nowej rodzinie, przynosiła jej pewne ukojenie. Gienek od pół roku jest pod opieką rodziny, która bardzo o niego dba i jest tam szczęśliwy. Marzenka wszystko to starannie zaplanowała, wyznała Dorota Kipiel, siostra aktorki, w rozmowie z Faktem. Oprócz zdjęcia z psem, uwagę zwraca także wyjątkowa ławka przy grobie aktorki. Jest pomalowana na ciemnoczerwony kolor i ozdobiona złotymi kropkami, co nadaje temu miejscu szczególnego charakteru.